Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy produkcji zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedzieć, jak jest zbudowany i jakie pełni funkcje układ krwionośny zwierząt gospodarskich. Układ krwionośny składa się z serca, naczyń krwionośnych, żył, tętnic, naczyń włosowatych, żylnych i tętniczych i krwi. Serce jest głównym narządem opisywanego układu. Narząd ten zlokalizowany jest w klatce piersiowej na wysokości mostka, leży między płucami. Worek osierdziowy chroni serce przed otarciami i urazami związanymi z jego pracą. Serce łączy się z naczyniami krwionośnymi, czyli żyłami, tętnicami i naczyniami włosowatymi. Praca serca odbywa się w trzech fazach występujących ciągle po sobie, niezależnie od woli zwierzęcia. Cykle pracy serca przedstawia się następująco. Faza pierwsza – skurcz przedsionków przy jednoczesnym rozkurczu komór. Faza druga – skurcz komór przy jednoczesnym rozkurczu przedsionków. Faza trzecia – rozkurcz przedsionków i komór, czyli tzw. faza spoczynku. Pracę serca można wyczuć za pomocą dotyku, omacując najbardziej dostępne tętnice. U koni – tętnicę szczękową w rynience naczyniowej żuchwy. U bydła – tętnicę twarzową na zewnętrznej ścianie żuchwy. U małych przeżuwaczy, owcy, kozy, tętnicę udową, po przyśrodkowej stronie uda. U świni ptaków liczy się uderzenia serca przez osłuchiwanie. Rytm pracy serca jest typowy dla każdego gatunku i przedstawia się następująco. Krowa – od 60 do 70 uderzeń na minutę. Koń – od 25 do 40 uderzeń na minutę. Owca – od 70 do 80 uderzeń na minutę. Koza – od 70 do 80 uderzeń na minutę. Świnia – od 60 do 80 uderzeń na minutę. Tempo pracy serca zależy od kilku czynników – stanu zdrowia, pracy lub spoczynku, wieku, rozmiarów ciała. Krew jest tkanką łączną, płynną, składającą się w 60% z osocza i w 40% z elementów morfotycznych krwi. Funkcje krwi w organizmie. Chroni organizm przed wybranymi czynnikami chorobotwórczymi. Dzięki przeciwciałom usuwa toksyny wytwarzane przez drobne ustroje. Transportuje substancje odżywcze i produkty przemiany materii. Na przykład przenosi składniki odżywcze z układu pokarmowego do tkanek. Reguluje procesy zachodzące w organizmie. Na przykład ustala ciśnienie osmotyczne. Wyrównuje pH w tkankach. Bierze udział w wymianie gazowej pomiędzy płucami i tkankami. Przenosi tlen z płuc do komórek, a dwutlenek węgla z komórek do pęcherzyków płucnych. Krążenie krwi w naczyniach krwionośnych odbywa się w dwóch obiegach. Obieg duży, obwodowy. Zaczyna się w lewej komorze serca. Natleniona krew płynie przez aortę, tętnice, naczynia włosowate, żyły i trafia już odtleniona do prawego przedsionka serca. Duży obieg krwi zaopatruje tkanki w tlen i składniki odżywcze, natomiast odprowadza dwutlenek węgla. Mały obieg krwi, płucny, odgrywa odwrotną rolę w stosunku do dużego obiegu, ponieważ doprowadza dwutlenek węgla do płuc, a pobiera z nich tlen. Droga krwi w małym obiegu zaczyna się w prawej komorze serca. Krew odtleniona płynie przez pień płucny, naczynia włosowate i żyły płucne i natleniona trafia do lewego przedsionka serca. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.